Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo dotyczącym laptopów, notebooków. Dzisiaj na tapecie pamięci operacyjne RAM w standardzie DDR4 SODIMM, czyli właśnie dla laptopów, notebooków. Są to pamięci o obniżonym napięciu 1,2 V, kości o pojemności 32 GB każda, czyli łącznie dające 64 GB pamięci operacyjnej. Jest to cały zestaw, czyli te pamięci powinny być dobrze do siebie dopasowane z jednej serii, tak żeby pracowały w trybie synchronicznym dual channel. To istotne, najlepiej kupować całe zestawy, a nie pojedyncze moduły. Da Wam to większą pewność, że taki zestaw będzie poprawnie działał. Pamięci zakupiłem z myślą o wymianie fabrycznych pamięci w Legionie 5 od Lenovo. Są to pamięci, które nie wspierają profili XML, tylko działają na tych standardowych, fabrycznych, JEDEC-owych, normowych ustawieniach, czyli bez żadnych modyfikacji, bo tych nie wspiera Legion 5. Powinny ruszyć przy napięciu 1,2 V i częstotliwości 3200 MHz. Tutaj są oczywiście pamięci z niższymi opóźnieniami, ale wymagają często aktywacji profili, których ten Legion nie obsługuje, dlatego bezpiecznie jest wziąć do tych modeli opóźnienia CL22, 22, 2252. Są teoretycznie nieco wolniejsze, ale w praktyce bardziej kompatybilne i prawdopodobnie nie będą wcale wolniejsze od tych fabrycznych, wręcz przeciwnie, powinny dać niezłego boosta, jeżeli chodzi o wydajność. Samo opakowanie blistrowe, niezalakowane. Z jednej strony mamy dane pamięci. Tutaj mamy informację, że jest to F4-3200C22D, 64GRS, DDR4 3200, opóźnienia, timingi, tak jak powiedziałem, nie najlepsze, 1,2 V, kość 32 GB i data produkcji listopad 22, czyli miesiąc temu były wyprodukowane w fabryce. Samo opakowanie jest takie, bym powiedział, mało ekologiczne, plastik, mamy drugą stronę. Informacja o Extreme Performance, czyli ekstremalnej wydajności DDR4 SODIMM. Czy one są takie ekstremalne, to się okaże. Mam nadzieję, że tak, chociaż parametry i opóźnienia na to nie wskazują. Tutaj mamy adresy producenta. Co istotne, sam G-Skill jest producentem, który produkuje na Tajwanie całość tego sprzętu, więc to nie jest chiński produkt, jest to produkt z Tajwanu. Mamy jeszcze raz oznaczenie modelu, zestawu w zasadzie, bo nie są sprzedawane te pamięci osobno, to znaczy są, ale nie, najlepiej wziąć taki zestaw łączony, DDR4, 32 GB razy 2, opóźnienia i napięcie. Rozpakujmy zestaw, on jest w żaden sposób nie jest zalakowany, mam nadzieję, że fabrycznie nowe są te pamięci. Tutaj mamy taką etykietkę, naklejkę, sticker, żeby sobie przykleić na laptopa i same, słuchajcie, pamięci. One prezentują się z drugiej strony w ten sposób. Mamy z jednej strony naklejkę, bo są to pamięci dwustronne i z drugiej strony, może ja je wyciągnę, kość wygląda tak, a z drugiej strony tak. Natomiast jeżeli chodzi o same kości, to są z dwóch stron, i z tej strony mamy kości pamięci, może też dlatego tych pamięci, tych większych modułów się nie produkuje, bo jak widać już 32 GB powoduje, że sam moduł jest z obu stron obłożony kośćmi i w zasadzie nie ma miejsca na dodatkowe moduły pamięci. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować w Legionie. Jeżeli będziecie wymieniać w innych laptopach, to pamiętajcie o tym, że potrzebujecie mieć wystarczająco dużo miejsca na te kości, bo są dwustronne. No dobrze, słuchajcie, to nie pozostaje nam nic innego, jak te pamięci zamontować i sprawdzić, czy Legion na nich ruszy i sprawdzić ich wydajność. Thank you.
Pamięci były widoczne przez Legiona, działały, można było uruchomić Windows, można było wyrenderować film, można było nawet przeprowadzić test 3D Marka, ale niestety w losowych, nieregularnych momentach następowały samoczynne restarty. Miałem niebieskie ekrany śmierci, czyli Blue Screen of Death, więc no, o stabilności tutaj niestety nie mogliśmy mówić. Testy pamięci również niestety oblewały, więc coś ewidentnie albo było nie tak z tym egzemplarzem konkretnym, który ja miałem, być może był uszkodzony ten zestaw, albo po prostu te G-Skille są niekompatybilne, przynajmniej z moją wersją Lenovo Legion, wersją z kartą graficzną AMD. Natomiast myślę, że tutaj różnic znaczących pomiędzy GeForce'ami a AMD nie powinno być, więc albo te pamięci po prostu nie działają stabilnie w wersji 64 GB, nie są kompatybilne, albo też ja miałem po prostu pecha i dostałem uszkodzony zestaw. Ponieważ stabilność jest chyba najistotniejsza w pamięciach, dlatego postanowiłem dać szansę nieco mniejszym modułom Cruciala. Pojemność 32 GB, która jest gwarantowana i przez Cruciala, i przez, jeżeli chodzi o kompatybilność z Legionami, i przez Lenovo, jeżeli chodzi o testy. I takie oto pamięci zagościły w moim laptopie, w moim Legionie. Będziecie mieli na końcu linka do tych pamięci również. Z gorąco zapraszam do obejrzenia. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę, oglądanie innych filmów, które tutaj będziecie zaraz mieli na ekranie, oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Hej, hej, do kolejnego materiału.